Cię, mam na imię Asia i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj stać. Wiecie, 5 lat temu jeszcze nie istniałam, byłam nikim. 5 lat temu, w 2012 roku, spotkałam się z osobą. Tą osobą był Jezus Chrystus i On zmienił moje życie. Wiecie, ja byłam uzależniona, byłam osobą uzależnioną od pornografii. Jako dziecko zderzyłam się z pornografią. I w mojej głowie, w moim umyśle rosło, wzrastałam w tym, że kobieta równa się przedmiot. I jako dziecko wzrastałam w takiej mentalności. Byłam uzależniona od oglądania takich gazet, od oglądania filmów. I myślałam, że kobieta równa się przedmiot. I wiecie, i to rosło, z każdym rokiem to rosło w mojej głowie. Kiedy byłam nastolatką, to urosło do takich rozmiarów, że ja sobie nie potrafiłam z tym poradzić. I znalazłam ukojenie w piciu, w paleniu i dalej nie potrafiłam sobie z tym radzić, więc zaczęłam ćpać, żeby tylko odrywać się od rzeczywistości. I wiecie co? I moje życie z dnia na dzień, z godziny na godzinę zniżało się ku dołowi. Ja upadłam. Ja nie wiedziałam, kim jestem. I wiecie, trwałam w tym, trwałam w takim bagnie, w takim gównie i myślałam, że już tak będę musiała. Ale jednego dnia, siedząc na łóżku, zawołam: Boże, chciałabym chociaż jeden dzień żyć normalnie. Chociaż jeden dzień. I wiecie co? On odpowiedział mi na to. On odpowiedział i spotkałam się realnie z żywym Bogiem. Kiedyś byłam martwa, dzisiaj jestem żywa. Kiedyś byłam odrzucona, dzisiaj jestem zaakceptowana. I wiecie co? Nie mam najmniejszego gula, żeby stać i mówić o tym. Bo wiem, że każdy z was, może nie każdy, ale większość osób wie, o czym ja mówię. Znacie to. Znacie to. Chciałabym być zaakceptowana. Zrobię wszystko, żeby mnie chłopak zaakceptował. Zrobię wszystko, żeby ta koleżanka mnie zaakceptowała. Jestem w stanie zrobić wszystko. Tak, ja znam to. Ja kiedyś byłam w tym miejscu. I wiecie co? W Słowie Bożym jest taka historia. Pewna kobieta siedziała przy studni i spotkała się tam z Jezusem. I On powiedział jej, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a ja mu dam pić. Wiecie co? Ja byłam spragniona prawdziwego, normalnego życia. I tak jak ta kobieta, uwierzyłam. Uwierzyłam Jezusowi. I moje życie się zmieniło. I wiecie co? Ona dalej poszła i pobiegła opowiadać o tym, co uczynił jej Pan. I chcę wam powiedzieć dzisiaj o tym, co mi uczynił Pan. Dziś jestem wolna. Kiedyś zależałam od opinii drugiego człowieka. Kiedyś stawałam i moje życie zaczynało się od tego, co ludzie powiedzą. I to tętniło w mojej głowie. Ale w 2012 roku, skutek tego, że ktoś głosił Ewangelię, tak jak ja dzisiaj stoję tutaj i mówię wam o tym, że Bóg istnieje i że jest zainteresowany relacją z tobą. Ja wtedy pojawiłam się na takim spotkaniu i spotkałam się realnie z żywym Bogiem. I wiecie co? Usłyszałam, że On przyszedł na ziemię z miłości do człowieka. On przyszedł tutaj, dał się zamordować, dał się pobić i nawet słowem się nie odezwał. Dał się znokautować. Człowiek, taki jak ja, taki jak ty, zmasakrował go. I wiecie co? I on został przybity do krzyża z miłości. On poszedł tam, bo chciał. Poszedł tam, bo cię kocha. I teraz jest kwestia, czy ty to przyjmujesz. Bo ja to przyjęłam. I dzisiaj jestem szczęśliwą osobą. Dzisiaj jestem wolna od samej siebie. Dzisiaj, kiedy staję obok faceta, ja nie mam spranego umysłu. Ja w ogóle nie mam spopranych myśli, bo moje myśli są czyste. Bo Jezus zapłacił cenę. I to, z czym ja się zmagałam, to spadło na Niego. I przez wiarę przyjęłam wolność. Tą, którą On mi zaoferował.